Cześć, dzisiaj przygotuję dla Was szybką zapiekankę makaronową. Zaczynamy od umycia jednej cukinii i pokrojenia jej w plasterki około pół centymetrowe. Mozzarellę kroimy w nieco cieńsze plasterki, aby pokryć nią cały wierzch. Szynkę kroimy w plasterki bądź w kosteczkę, jak kto woli. Ugotowałam makaron, wykładam go na dno naczynia żaroodpornego. Na makaron wlewam puszkę krojonych pomidorów łącznie z tym sosem, który mają w środku. Na pomidory nakładam pokrojoną szynkę. Na szynkę kładę cukinię. Staram się ją położyć w miarę estetycznie, bo jeżeli na przykład przygotowujecie taką zapiekankę dla gości, no to wiadomo, właśnie ten wierzch będzie widać. Także dobrze byłoby, jeżeli na tej części byśmy się bardziej skupili i to ładnie równo rozłożyli. Posypuję cukinię przyprawą w stylu warzywko, żeby miała wyrazistszy smak. Układam na wierzchu mozzarellę, tak aby w miarę na każdym plasterku cukinii był fragment serka. Upruszam mozzarellę nieco solą, a także posypuję ziołami prowansalskimi. Piekę 20 minut w 180 stopniach. Tak wygląda upieczona zapiekanka. My z mężem podajemy ją z ketchupem. Tak wygląda nasza zapiekanka, a po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy!